Panie Marszałku, Pani Premier, Panie Przewodniczący Rady Europejskiej, Szanowne Państwo, Wysoka Izbo. Mam dzisiaj zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że mogę też spokojnie powiedzieć koalicji, zaproponować posła Radosława Sikorskiego, do niedawna ministra spraw zagranicznych, na funkcję marszałka Sejmu, marszałka Wysokiej Izby. Chcę rozpocząć to moje krótkie wystąpienie, dlatego że Radosław Sikorski jest doskonale wszystkim Państwu znany i rozpoznawalny jako polityk i nie wymaga obszernych rekomendacji. Pozwolą Państwo posłanki i posłowie, że odstąpię nieco od takiego suchego, typowego biogramu i rozpocznę swoją niedługą wypowiedź od jesieni 86 roku. Otóż jesienią 86 roku w ówczesnym podziemnym Poznaniu dzięki pomocy Ireny Lasoty i Komitetu Solidarności z Solidarnością, Nowojorskiego Komitetu, zaczęliśmy otrzymywać cały zestaw najlepszych intelektualnych pism z Zachodu do po prostu przeglądów zagranicznych, do pracy intelektualnej nad tym, jak w przyszłości mogłaby wyglądać Polska, kiedy będzie wolna. A więc otrzymywaliśmy i TLS z Londynu, i New York Review of Books z Nowego Jorku, Commentary i Commenter, ale także takie pismo, które powstało na początku XVIII wieku, to jest Spectator. I jesienią 86 roku, w tym piśmie o niezwykle wyrafinowanej angielszczyźnie, piśmie intelektualnie chyba o najwyższym poziomie z wszystkich periodyków, jakie ukazywały się wówczas w Europie, pojawiały się wtedy pierwsze teksty Radka Sikorskiego, jego relacje z Afganistanu, jego relacje z wojny w Afganistanie, w wojnie z ówczesnym Związkiem Radzieckim, wojnie mujahedinów, tego, co się tam działo, ale także płynęły pierwsze sygnały. To właśnie Radek Sikorski jako korespondent z Afganistanu pierwszy sygnalizował niebezpiecznie rosnącą siłę talibów. Przypominam ten epizod z czasów opozycji demokratycznej, z czasów podziemia, żeby uzmysłowić bogactwo życiorysu Radosława Sikorskiego, które mogłoby być tutaj Państwu przedkładane. Ale jak powiedziałem, Państwo dobrze tę historię znacie. Radosław Sikorski rozpoczynał w uczniowskim komitecie protestacyjnym, strajkowym po wydarzeniach w Bydgoszczy w 1981 roku po słynnym pobiciu Janka Rulewskiego. Był następnie uchodźcą, emigrantem politycznym. Wreszcie o roli jego, jeśli chodzi o Afganistan, wspomniałem. Potem, po powrocie do kraju, zaczął pełnić różne ważne funkcje państwowe. Był wiceministrem obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Między innymi odpowiadał za przystosowywanie polskiej armii, całego systemu obronnego do systemu NATO, bo to był początek tej przecież drogi, to był ten czas wyprowadzania wojsk rosyjskich z Polski. Był potem jednym z polityków, którzy pracowali w rządzie Jerzego Buzka, w rządzie AWS-u. Był zastępcą i Bronisława Geremka jako wiceministra spraw zagranicznych i Władysława Bartoszewskiego. Następnie został senatorem, był posłem, był ministrem obrony narodowej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, był wreszcie od 2007 roku ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Tak więc droga Radosława Sikorskiego jest tutaj pełna doświadczeń, pełna dobrych elementów, których można powiedzieć, że Radosław Sikorski był jednym z tych polityków, którzy niezwykle ważną i pozytywną rolę odegrali w 25-leciu budowania wolności polskiej, w tym 25-leciu, które tak mocno podkreśla jako pewną symboliczną rocznicę dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski. Ale Radosław Sikorski to także polityk o wpływach i pozycji międzynarodowej. To Państwo doskonale posłowie wiecie, posłanki i posłowie, o tym, że Radosław Sikorski jest politykiem o wielu koneksjach międzynarodowych, o szacunku, jeśli chodzi o środowiska polityczne wszystkich krajów Zachodu czy Stanów Zjednoczonych. Jest politykiem, który zbudował wraz z Karlem Bildtem program Partnerstwa Wschodniego. Co więcej, w wielu punktach przeprowadził go skutecznie,
spowodował, że Europa odwróciła się od wyłącznego finansowania kierunku południowego, na czym zawsze zależało na przykład Francji, i zaczęła wreszcie finansować i uprawiać racjonalną i dalekowzroczną politykę wschodnią. Efektem tego są dzisiaj te zmiany, jakie zaszły w Mołdowie, czy w Mołdawii mówiąc tradycyjnie, zmiany, które zaszły w Gruzji, zmiany, które wreszcie obserwujemy dzisiaj na Ukrainie, w tym niezwykle trudnym czasie oczywiście dla Ukrainy przy całej znanej nam dobrze agresji rosyjskiej. Ale może warto powiedzieć, mówiąc o tym partnerstwie wschodnim, o wielu elementach i osiągnięciach Radosława Sikorskiego, o których warto wspomnieć, kiedy ma być tym politykiem, który ma łączyć Izbę, ma być marszałkiem i koalicji, i opozycji, a więc nas wszystkich. Warto może przypomnieć, że Radosław Sikorski też odnosił sukcesy w dyplomacji, o których dzisiaj się może nie pamięta, ale był taki moment 26 listopada 2010 roku, kiedy na skutek starań dyplomatycznych, właśnie między innymi ministra Radosława Sikorskiego, o czym być może nie wszyscy pamiętają, Duma Rosyjska przyjęła uchwałę potępiającą mord katyński. To są osiągnięcia niezwykle ważne, które dzisiaj umykają naszej uwadze, ale których naprawdę warto pamiętać. One świadczą o zdolnościach dyplomatycznych i koncyliacyjnych Radosława Sikorskiego, wykraczających poza zwykłe ramy, o jakich zwykle mówimy w naszych dyskusjach politycznych. I dlatego z całym przekonaniem, z całą siłą rekomenduję Wysokiej Izbie poparcie kandydatury Radosława Sikorskiego, posła Radosława Sikorskiego do tego najważniejszego miejsca w Sejmie, czyli do pełnienia funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.